Cześć, witam Was wszystkich serdecznie o poranku w sobotę. Ja się nazywam Ewa, przed nami trening Body Shape by Decathlon. Słuchajcie, dzięki Decathlonowi dzisiaj mamy dla Was sprzęty typu guma i minibandy i hantle. Słuchajcie, ten trening będzie z wykorzystaniem tego sprzętu i się nie przejmujcie, jeżeli akurat dzisiaj go nie macie, nie ma żadnego problemu. Będę pokazywała też wersję bez takiej gumy, ale zawsze warto później wrócić sobie do tego treningu, on będzie zapisany, będzie można go ponownie zrobić, a te wszystkie sprzęty, pamiętajcie, zawsze można zakupić online przez stronę Decathlonu. Okej, słuchajcie, na razie nasze sprzęty czekają, czyli słuchajcie, dwa hantle i miniband na pewno gdzieś tam mamy, a jeżeli nie mamy, to pamiętamy, że zawsze możemy go sobie kiedyś domówić z Decathlonu. I rozgrzewka, wygodne buty, mata, słuchajcie, trening podobny jak ostatnio, czyli 3 ćwiczenia, 45 sekund pracy, 15 sekund przerwy, 2 rundy, resetujemy i lecimy z kolejnym setem. Słuchajcie, dzisiaj Was trochę wymęczę w podporach w każdym secie, a ostatnie trzecie ćwiczenie to będzie ćwiczenie w podporze. Mam nadzieję, że już się nie możecie doczekać, ja też już się nie mogę doczekać. Włączam na muzykę, na rozgrzewkę. Wy już spokojnie maszerujcie, ściągajcie łopatki. Okej, maszerujesz. Ściągnij łopatki, krążenie barków. Ramię na górę, góra, dół. Słuchajcie, w czasie rozgrzewki jest szansa, żeby sprawdzić, czy nic nam nie przeszkadza dookoła. Czy u góry nie ma żyrandola? Ramiona do przodu. Przód, wracasz. Kolana coraz wyżej. Ostatni raz do przodu, ramiona do boku. Bok, wracasz. Ja sprawdziłam, że mam ścianę obok. Wy też sprawdźcie. Bok, wracasz. Szybciej ramiona góra. Góra. Przejdź do krótku. Do przodu. Dobrze. Otwórz klatkę. Wracamy do ramion góra. Stopy coraz wyżej. Pięty wyrwane od podłogi. Ramię na przodę. Ramię na bok. Do boku. Uspokój ramiona. Złącz stopy, złącz kolana. Skręć w talię. Raz w jedną, raz w drugą skręcie. Jeszcze chwila. Ostatnie skręty, tylko trucht. Złącz dłonie. Rozwij nadgarstki. Do tych potworów, które nas dzisiaj czekają. W drugą stronę. Łokcie. Drugą stronę. Pajacy góra. Jeżeli nie możesz skakać, pamiętaj, to jest dobra wersja. Raz jedna, raz druga noga. Jak wszystko ok? Podskakujemy. A jak lądujemy? Kulana i duch do zewnątrz. Dodaj ramiona. Przodem, bokiem. Jeszcze, jeszcze. Tylko truch. Złap oddech w truchcie. Pooddychaj. Zrób małą zmianę. Nożyce. Nożyce, ramiona, trzymasz.
kruk. Słabo dek. Spokój, kruk, stań szerzej. Dół, góra. Spokojne przysiady. Palce stóp do zewnątrz. Kolana w stronę palców stóp. Pośladki na razie tylko linia kolan. Jeszcze przysiad, dół i góra. Osoby, które nie mogą skakać, tylko przysiad, dół i góra. Pozostali dwa podsuki, przysiad. Hop, hop, dół. Ostatni raz. Kruk. Złap oddech. Mam nadzieję, że jest już troszeczkę przyspieszony. Daj dłonie w górę. Przyciągnij się na boki. Prawe, lewe kolano, góra. Wydech, wydech. Jak kolano idzie bokiem w górę, zrób wydech. Tłuk trzymaj. Na wprost, czyli bez skrętu. Tylko kolano bokiem. Dwa, dwa, dwa. Kto może skakać, dodaje poskok. Jeszcze. Ostatni raz. Truk. Złap oddech. Do boku. Bok, bok, wydech. Bok, bok, wydech. Bok, bok. Bok, bok. Napięcie w kuchach. Łokieć idzie do kolana. Wydech. Spięcie brzucha. Rozgrzej brzuch. Wydech. Jeszcze. Bok, bok, wydech. Ostatni ruch. Marsz. Step out. Lekki akcent stopą do tyłu. Spinasz pośladki. Skręcasz się w talii. Raz w jedną, raz w drugą. Mocny skręt. Pociągnij jeszcze dalej. Oba ramiona przodem. Nie zapominaj o tym akcencie stopą do tyłu, żeby napiąć pośladek. Ramiona bokiem. Spokój ramiona, ugnij kolano. Raz prawe, raz lewe. Chowasz stopę za udo. Obciągasz palce stóp. Dogrzewamy pośladki. To dwa. Dwa. Dwa, druga. Ostatni. Stań szerzej. Przekołóż się raz w prawo, raz w lewo. Spróbuj zejść niżej. Słuchajcie, wszystkie te ruchy się dzisiaj nam przydadzą. Ciężar ciała raz na prawą, raz na lewą nogę. Pośladki do tyłu. Zatrzymaj. Zwrot. Wróć na środek,
przenieść ciężar ciała na drugą nogę. Zwrot. Noga z przodu idzie do tyłu, noga z tyłu idzie do przodu. Zamień nogę. I zamień nogę. Dodaj skręt. Noga do przodu. Otwórz. Wracasz. Noga do tyłu. Noga do przodu. Otwórz. Wracasz. Stop. Noga zostaje z przodu. Zwrot. Wróć na środek. Lekko zmniejsz rozkrok, zaokrąglij plecy, odrąbuj się w górę. Weź głęboki wdech. Jeszcze jeden głęboki wdech. Słuchajcie, super, łyk wody. Jesteśmy po rozgrzewce. Słuchajcie, czekają nas pierwsze trzy ćwiczenia. Wy się napijcie wody. Ja już pokazuję. W tej serii będzie nam potrzebna tylko guma. Pokażę wszystkie opcje. Ćwiczenie numer 1, które wykonujemy jak najszybciej. Raz prawa, raz lewa noga. Noga, na której stoisz, jest ugięta. Przyciągasz kolano jak najmocniej, jak najszybciej. Kolano idzie prawie, że pod sam mostek, stopa idzie do tyłu. Za drugim razem zmieniamy nogę. Pamiętamy, żeby ta noga nie poszła prosta, tylko jest cały czas ugięta. Przyciągasz. Numer 2. Jak mamy naszego minibanda dekatlonowego, załóż go pod kolanami. Jak nie masz, to robisz to samo, tylko bez gumy. Jesteś w dole. Robisz 4 kroki do boku, będąc nisko. I wracasz 4 kroki w drugą stronę. Raz w prawo, raz w lewo. Numer 3, czyli nasz pierwszy podpór. Jak jest guma? Guma idzie między dłonie. Jesteś na podłodze, w pięknym podporze. Idziesz do boku, schodzisz do pompki, wracasz. Do drugiego pompku, do którego? Do drugiego boku, wracasz. Bok, uginasz, bok, wracasz. Jak jest ciężko, zostajesz na kolanach i schodzisz raz w jedną, raz w drugą stronę do pięknej pompki. Jak nie ma gumy, robisz dokładnie to samo, tylko bez gumy. Ok, zaczynamy od kolan. Ja już włączam nasz timer. 45 sekund pracy. Prawa noga w górę. Start. Ramiona tutaj też pracują. Kolano wysoko. Lewa noga cała rozwinięta. Aż poczujecie, jak pali lekko lewy pośladek. Piętnaście sekund jeszcze. 10. Los. Jak jest nasza guma dekatlonowa, zabierasz, wkładasz ją pod kolana. Stajesz szerzej, kolana do zewnątrz, 4 do boku, cały czas nisko. Trzymaj pośladki nisko, czyli nie tutaj, nisko, podejdź do boku, przejdź, podejdź do boku, przejdź, tak żeby guma była cały czas napięta. 10 sekund. Luz. Wyjdź z gumy. Schodzisz
Schodzimy do pompek. Na kolanach. W dół. Szeroko. W dół. Wracasz. Szeroko w drugą stronę. W dół. Wracasz. Raz prawa. Raz lewa ręka do boku. Łokcie lekko do tyłu. Brzuch napięty. Mostek idzie do podłogi. Długa szyja. Pamiętaj, to nie jest to, ani to nie jest to. Mostek w dół, wracasz. Jak chcesz, oczywiście robisz to na palcach stóp. Luz. Odkładamy gumę, patrzmy. Szykujemy się do drugiej nogi, lewa. Uwaga, pochyl tu do przodu, ugnij kolano, start. Słuchajcie, dopiero początek zajęć, więc możesz to naprawdę zrobić szybko. Połowa czasu. Końcówka, jeszcze. Ostatni. Los. Guma. Pod kolana. Kolana szerzej. Cztery. Pierwsza seria za nami. Słuchajcie, osoby, które ćwiczą z gumami, powiedzcie, jak tam się czujecie. Czy ciężko? Osoby bez gum też tam napiszcie. Czy jest ok? Czy się męczycie? Myślę, że tak. Słuchajcie, numer 3. Potrzebny nam jest hantel, później dwa hantle i guma. Numer 1, który możesz zrobić albo raz prawa, raz lewa noga do boku, albo pajacyki z wyciśnięciem hantla w górę. Nic się nie przejmujcie, drugie ćwiczenie. To jest bardziej relaks. Zabierasz oba hantle, ściągasz łopatki, pochylasz się do przodu, przyciągasz prawy, lewy hantel, pracuje biceps. Pamiętaj, żeby wyprostować tutaj łokieć, tak żeby triceps też coś dostał. Mała rotacja, przyciągasz. Raz prawa, raz lewa ręka. Czyli będzie czas na odpoczynek. Po naszych pajacykach. Z naszymi gumami albo bez gum.
zakładasz gumę na stopę, prawą, lewą i przechodzisz do podporu. Z gumą przyciągasz raz prawe, raz lewe kolano, bez gumy, bieg w podporze. Biegiesz jak najszybciej, z gumą troszkę wolniej, tak żeby mocniej przyciągnąć kolano pod klatkę. Ok, pajacyki z wyciśnięciem talerza, Boże, z wyciśnięciem handla. Jednego, drugiego możecie sobie zabrać, dwa albo jeden, tyle ile macie siły. Pochyl się do przodu, długa szyja, brzuch spięty. Przyciągnij raz prawą, raz lewą rękę. Luz, podpór, albo z gumą, albo bez. Biegniesz w podporze, albo przyciągasz raz prawe, raz lewe kolano, start. Przyciągaj, przyciągaj. Jeżeli biegniesz, to jak najszybciej. Trzymaj łokcie lekko ugięte. Dłonie całe doklejone do podłogi. Wydech, wydech, wydech. Piętnaście sekund. Los. Numer jeden, hantel albo dwa. Pajace z wyciskaniem hantla w górę. Start. Jeszcze. Kolana do zewnątrz. Ściągnięte łopatki, spiętuj brzuch, pochyl się do przodu. Lecimy z bicepsem. Prawy, lewy. Prostuj łokcie. Tak, żeby aktywować też triceps. Trzymaj spięty brzuch. Pracujemy.
15 sekund. Luz. Odłóż hantlę. Lecimy z naszą głową. Naszym minibandem. Na stopy. Do potworu. Albo biegniesz, albo przyciągasz kolana. Stop. Wydech. Nie patrz w ekran, tylko ćwicz. Biegniesz albo przyciągasz kolana. Sekund. Jest, luz. Słuchajcie, dobra robota. Odpocznijcie sobie chwilkę. Weźcie łyk wody i przygotujcie się do kolejnej rundy. Co nam jest potrzebne? Guma i hantle. Jesteśmy z jednym hantlem, albo z dwoma, jak wolisz. Trzymasz hantel w obu dłoniach. Przysiad, skręt. Przysiad, skręt. Skręcasz stopy ze sobą. Schodzisz w dół. Mocny skręt, żeby utrudnić. Możesz dodać uderzenie z łokcia. Uderz. Uderz. Jeżeli ciężko, mamy ciężki hantel. Raz w jedną, za drugim razem, druga strona. Przysiad, skręt. Tak, żeby mocno się skręcić, żeby popracowały skosy brzucha. Albo dodajesz jeszcze rotację. Bok, jeszcze mocniejsze uderzenie z łokcia. Dół, łokieć. Ok, numer dwa. Zabierasz oba hantle. Uginasz lekko kolana, napinasz brzuch. Ściągasz łopatki. Pochylasz się do przodu. Trzy razy, fly, wracasz w górę. Do przodu, trzy razy fly. Słuchajcie, ja mam takie hantelki, 1,5 kg, ale mam też w domu z Decathlonu takie trójki. Jak ktoś ma trójki, dwójki, wziąć sobie coś cięższego. Ok, numer 3. Możesz to zrobić albo z gumą, albo z hantlem. Obiecany podpór. Podpór i wiosło. Cały czas ta sama ręka. Jak będzie ciężko, odkładasz na chwilę kolana, ale wiosłujesz. Jak nie ma gumy, ale jest hantel, nic nie szkodzi. Hantel też super. Góra, dół, powiosłujesz. Ta sama zasada. Jak ciężko, kolana w dół. Ok, numer 1, przygotuj się. Lecimy łokciem w prawo. Ściągnij łopatki, zetnij brzuch, podnij kolana. Trzy razy otwarcie w dole. Lecimy w dół. Trzy, dwa, jeden, góra. Ściągnięcie łopatek. Trzymaj spięty brzuch, zgięte kolana, jeszcze.
10 sekund. Luz. Guma albo plankę. Do podporu, prawa ręka, wiosło. Jak ciężko? Na kolana. Albo handlem. Los. Ok, wracamy w górę. Z handlem. Tym razem skręt w lewo. Przysiad, skręt, przysiad, skręt. Uwaga. Start. Dół, w lewo. Zgięte kolana, zgięte pośladki, zgięte kolana. Pochylamy się do przodu, trzy razy, fly. Trzy. Nie zapominaj! Ostatnie dwa razy. Los. Guma. Lewa ręka, wiosło. Idziemy do pięknego podporu, brzuch spięty, lewa ręka, wiosło. Jak nie mamy gumy, pamiętaj, zawsze możesz zabrać handel. Za połową! Jak ciężko kolana w dole. Dziesięć sekund. Los. Słuchajcie, czas na odpoczynek. Słuchajcie, kolejna seria za nami. Weźcie sobie łyczek wody. Słuchajcie, powoli schodzimy coraz niżej. Numer jeden. Noga do tyłu, dłoń do podłogi. Raz prawa, raz lewa. Dół, dół. Dotknięcie i przeniesienie stopy do tyłu. Numer dwa. Obiecane, schodzimy niżej. Zabierasz hantel albo dwa hantelki. Co masz tam pod ręką? Bok, góra, bok,
góra, bok, góra. Jeżeli chcesz sobie utrudnić, stopy idą w górę, bok, wyciskasz, bok, wyciskasz, bok, wyciskasz. Numer 3 z naszym pięknym minibandem. Właśnie zobaczyłam, że ma tutaj też takie urocze logo Decathlonu. Słodko to wygląda. I słuchajcie, lecimy z naszym pięknym podporem z pajacykami. Raz, dwa, dół, góra. Raz, dwa, zmień rękę, dół, góra. Raz, dwa, raz prawa, raz lewa ręka w dół. Nic trudnego, sama przyjemność gwarantuje. Zabieramy? Nic nie zabieramy, wychodzimy w górę. Do naszego dotykania prawą ręką do podłogi. Uwaga! Mocno przyjmij nogą do tyłu i do boku. Dotknij drugą ręką stopy. Jeszcze. Uwaga na ściany. Na ziemię. Skręty, wyciśnięcie. Uwaga. Stopa albo w dole, albo w górze. Start. Skręt, wyciśnij. Skręt, wyciśnij. Między stopami. Uwaga, wejdź już do podporu. Dwa razy przeskocz pajacem. Od prawej dół, od prawej w górę. Dwa razy przeskocz. Od lewej w dół, od lewej w górę. Raz prawa, raz lewa strona. Dla tych, co nie mogą, słuchajcie, to też jest dobra wersja. Kolana są w dole. Raz prawa, raz lewa noga. Luz. Wracamy do numeru 1. Wychodzimy w górę. Prawa, lewa ręka do dołu. Oddychaj. I dół. Trzymaj ściągnięte łopatki, spięty brzuch. Oj, myślę, że uda, czują. Nawet nie myślę, tylko wiem po swoich. Piętnaście sekund. Luz. Schodzimy w dół. Hunter. Uszy wygodnie ściągnij, łopatki zepnij brzuch, stopy góra.
Lecimy. Wyciśnij mocno hantel, mocno wyprostuj łokcie i wracasz. Dwadzieścia sekund. Jeszcze, jeszcze. 10 sekund. Los. Numer 3. Miniband na stopy. Słuchajcie, pokażę tą łatwiejszą wersję od razu. Prostujesz prawą, prostujesz lewą nogę, schodzisz na przedramiona i znowu prostujesz prawą, prostujesz lewą, schodzisz na przedramiona. Wersja trudniejsza. Dwa podskoki, schodzisz. Los. Słuchajcie, została nam tylko jeszcze jedna runda. Prawie wyleżymy. Jeszcze nie, ale prawie. Pierwsze ćwiczenie. Zaczynamy w górze. Robisz sobie miejsce przed sobą. Prawa noga. Lewa noga. Schodzisz w dół. Triceps. Góra. Wychodzisz w górę. Prawa, lewa, schodzisz w dół. Łokcie wąsko i wracamy w górę. Ostatni raz zostajemy w dole, bo kolejne ćwiczenie to już praktycznie leżenie. Zabierasz gumę, jeżeli ją masz. Wkładasz minibanda pod kolanami. Zabierasz hantle albo oba hantle. Wszystkie hantle, jakie masz, góra, dwa razy otwarcie, dół. Góra, dwa razy otwarcie, dół. I znowu góra, dwa razy kolana szeroko, schodzisz w dół. Numer 3, schodzisz gumą, minibandem, troszeczkę niżej i zostajesz w dole. Prostujesz raz prawe, raz lewe kolano, skręcasz się w talii. Jeżeli nie mamy taśmy, słuchajcie, zróbcie to po prostu szybciej. Raz prawa, raz lewa noga do przodu, przeciwny łokieć do przeciwnego kolana. Później wyjdziemy w górę i zaczniemy od samego początku. Słuchajcie, ostatnia runda. Wykroki prawa, lewa i zejście do pompki tricepsowej. Przypominam, to jest wąska pompka. Uwaga. Start. Szut. Szut. Zejście w górę. Zabieramy gumę pod kolana, hantle na plecy, uwaga, pośladki góra, dwa razy kolana szerzej. Wypychaj się mocno z pięt, pięty są dość blisko pośladku. I jeszcze góra. I wracasz.
10 sekund. Ostatnie sekundy. Luz. Odłóż handle. Mini band na stopy. Kolana ugięte. Odrywasz głowę górną część łopatek z podłogi. Raz prawa, raz lewa noga. Jeszcze ostatnie sekundy, 10. Luz. Otóż kumę, wejdź w górę. Przemaszeruj, weź parę głębokich wdechów. Złap oddech. Wypad. Tylko 15 sekund. Luz. Mini band pod kolana. Całe obciążenie, jakie mamy, wszystkie nasze dekatlonowe hantelki. Zabieramy i pośladki w górę. Mam nadzieję, że czujecie ten lekki ogień w pośladkach. Obu. Wepnij mocno w górę. To tylko przedostatnie ćwiczenie. Ostatnie sekundy. Jeszcze jeden raz. Los. Mini bandy schodzą niżej. Na stopy. Głowa, górna część łopatek w górę. Wyprostuj prawą, lewą nogę. Za połową jeszcze skręcaj. Los, połóż się na plecach, przyciągnij kolana do klatki. Słuchajcie, dobra robota, ja nam tylko zmieniam muzykę. Wy sobie spokojnie leżcie już na plecach, przyciągnijcie kolana. Słuchajcie, mam nadzieję, że czujecie się naenergetyzowani i gotowi na ten weekend. Kolana przyciągnięte, przekołysz się na boki. Uspokój kołysanie, przyciągnij prawą nogę. Wyprostuj ją w kolanie i prostą nogę przyciągnij do siebie. Jak mamy naszego mini banda, przełóż go przez stopę, możesz sobie pomóc.
Jeżeli za bardzo się napina, ugnij nogę w kolanie, odłóż ją na podłodze, przyciągnij lewą nogę. Wyprostuj nogę w kolanie i przyciągnij ją do siebie. Ugnij nogę, odłóż stopę na podłodze, zostaw kolano ugięte, stopa poza linią uda, dłonie do boku, przenieś kolana w prawo. Popatrz się za lewą rękę. Poleż spokojnie, pooddychaj. Wsuń stopę, przenieś stopy na środek. Lewa stopa poza linię prawego uda, stopy idą w lewo, patrzysz w prawo. Suń stopę, kolana wracają do przodu, przyciągnij prawą, przyciągnij lewą nogę, zaokrągli odcinek szyjny, broda do mostka, weź jeden mocniejszy zamach, wyprostuj nogi w kolanach, wyciągnij prawy, lewy pośladek, weź głęboki wdech, sięgnij mostkiem do przodu, zaokrągnij plecy, złap za krawędzie stóp, jak dasz radę, jak ciężko, złap za łydki albo za uda. Słuchajcie, chcemy po prostu poczuć, jak rozciągają się tyły nóg, nie trzeba szarpać tymi rękami, żeby złapać stopy. Jeżeli czujesz tylko, jak rozciąga się cała taśma z tyłu, to wszystko jest ok. Ugnij prawą, lewą nogę w kolanie, odepnij się od dłoni. Jesteś w przysiadzie, spróbuj dokleić pięty do podłogi i rozepchnąć kolana do zewnątrz. Dłonie w dół, pośladki w górę. Ugnij kolana. Odroluj się w górę, od razu weź wdech. Przyciągnij prawą piętę do pośladka. Wypchnij biodra do przodu, rozciągnij przód uda. Słuchajcie, napiszcie mi później, jak się czujecie. Czy zmęczyliście się tym body shape'em by Decathlon? Czy było ciężko? Stopa poza linię uda. Pośladki idą do tyłu. Rozciągnij pośladek. Złap równowagę, jak ciężko. Oprzyj się o ścianę, też będzie ok. Wyjdź w górę. Lewa noga. Zmień stronę. Stopa poza linię uda. Schodzimy. Wejdź w górę, prawa stopa za lewą, prawa ręka w górę, wyciągnij się do boku, ugnij łokieć, rozciągnij biceps. Rozluźnij, zmień nogę, lewa za prawą, lewa ręka w górę, wydłuż się, rozciągnij biceps. W górę, otwórz klatkę piersiową, kciuki w dół, rozciągnij biceps. Przenieś dłonie do przodu, zaokrąglij plecy, głowa między ramion. Przyciągnij dłonie, wyciągnij się w górę. Wyciągnij się w prawo. Lewo. Weź głęboki wdech. Jeszcze jeden. I trzy szybkie. Wdech. Ostatni. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Brawo dla Was.
Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do samego końca. Dziękuję Decathlonowi za dzisiejszy sprzęt. I słuchajcie, dziękuję Wam bardzo, spokojnego weekendu i do zobaczenia już niedługo na otwarciu ponownym klubów Platinum Fitness. Do zobaczenia online, do zobaczenia na żywo. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.